Witam wszystkich serdecznie, Tomasz z tej strony, Gambit Tradera i dzisiejszą analizę zaczniemy sobie od tego, co się dzieje na Nasdaqu. Oczywiście mieliśmy tutaj masę danych w tym tygodniu, co śledziliśmy sobie tutaj skrupulatnie na naszej grupie Gambit Tradera. No i powiem Wam, że troszeczkę tu się pozmieniały perspektywy na niektórych rynkach, ale do tego sobie zaraz przejdziemy. Zaczniemy od Nasdaqa, bo Nasdaq nieustannie ciągnie tutaj trend wzrostowy, i tylko trzeba wykorzystywać odpowiednie miejsca do tego, żeby można było się do tego trendu przyłączać. No i teraz jak zobaczymy sobie, jak impulsy tu są kreowane, to mieliśmy impuls, mieliśmy korektę, impuls, korektę. Tu mamy impuls, który jest również podzielony na takie wewnętrzne struktury, czyli ostatni impuls jest odtąd dotąd i tu mamy wewnętrzne struktury. I teraz dojeżdżamy do pierwszego, ewentualnie tutaj miejsca popytowego, gdzie może nastąpić odwrócenie i dalsza jazda ewentualnie do góry. Tylko musimy tutaj poczekać na jakiś wyraźny sygnał. Bo jeżeli korzystamy tutaj z metodologii płynnościowej, to czekamy na to, żeby tu nam się w tych strefach pojawił wyraźny sygnał. Już tutaj malutki się zaczyna robić, już małe złamanie mają być, ale jak sobie przejdziemy na ewentualnie interwał 15-30 minutowy, to tu będzie kluczowe wybicie tego poziomu na chwilę obecną. I ten poziom to będzie w granicach 19794. Jeżeli on zostanie nam tutaj wybity, to będzie na takiej zasadzie, że będzie wybicie, powrót i na powrocie na tej korekcie będziemy próbować handlować do góry. Fajne miejsce jest, zobaczymy jak to wszystko się będzie układało, ponieważ tu mamy dobrą płynność do tego, żeby można było podtrzymać cały ten ruch wzrostowy. Ale trzeba wziąć pod uwagę jeszcze, że jeżeli ta strefa by nie wytrzymała, chociaż dopuszczam nawet wybicie tego dołka, bo ten dołek wiadomo tutaj był pierwszy, dopuszczam wybicie tego dołka, ale w sensie, że jest wybicie, powrót, ewentualnie jazda, zebranie tej płynności, co jest jeszcze pod tym, może tak być, ale jakieś wyraźne tutaj zawirowania, czyli jakby nam się świeca zamknęła tutaj z 4-godzinnego mniej więcej w takim stylu, no to potem możemy się już widzieć tutaj niżej, w tej strefie mocniejszej, bo ta strefa mocniejsza jest na podtrzymanie takiego trendu z tygodniowego. Także tutaj warto teraz obserwować i czekać na sygnał. Na 4-godzinowy mamy RSI już tutaj z poniżej 30, czyli 24 zjechało. No na dniowym jeszcze tutaj mamy jakąś tutaj większą pole manewru i dyspozycji do tego, żeby jeszcze mogły być jakieś spadki, ale tak jak wspominałem, przechodzimy sobie na mniejsze interwały i na tych 15-minutowych sprawdzamy, czy ta struktura nam się tutaj zacznie łamać. Jak się zacznie łamać, sygnał ewidentny i wtedy możemy sobie to wchodzić i handlować. No dużo się działo, mieliśmy stopy procentowe w strefie euro niezmienione, potem była konferencja pani Christine Lagarde, to się działo w czwartek. My sobie oczywiście otwieraliśmy tutaj odpowiednie pozycje, bo handlowaliśmy sobie tutaj euro-dolara i euro-dolar handlowany był z tych rejonów na shorty. Udał się ten short, dowieźliśmy sobie do take profit mieliśmy więcej na tym i to wszystko było robione tutaj na live'ie u nas na grupie. Czasami będziemy live robić z Fedem na ogólnodostępnym kanale YouTube, ale często takie live będą tutaj robione u nas na Gambicie Tradera na Discordzie, gdzie serdecznie Was zapraszam do dołączenia, żebyście nie stracili tych okazji handlowych. Jeżeli też tutaj sobie spoglądamy na tą główną parę walutową euro do dolara, no to możemy sobie zobaczyć, że my jesteśmy też w odpowiednim miejscu do tego, że ten rynek może nam tutaj pojechać wyżej. Ja tylko sobie ukryję jeszcze tą pozycję długą i już Wam tłumaczę, o co chodzi. Na euro-dolarze od jakiegoś czasu wyrysowuje nam się duża konsolidacja i ja tutaj zwracam szczególną uwagę na to, jak my się z tej konsolidacji wybijemy. Czy wybijemy się górą, czy wybijemy się dołem. Jeżeli wybijemy się, będzie miejsce i szansa na przetestowanie, bo mamy tutaj również trójkąt i teraz zobaczymy. Pierwsza styczność, druga, trzecia najmocniejsza, mamy jakąś reakcję. Pierwsza, druga, trzecia najmocniejsza mieliśmy relację i my będziemy czekać nie na to, że będzie na przykład handlować na wybicie, tylko będziemy handlować na test potem ewentualnie z tego wybicia, plus dodatkowo coś jeszcze będzie musiało tu być, albo jakieś wsparcie dla ceny, bądź jakaś tutaj płynność jeszcze, którą będziemy sobie ustawiać i będziemy próbować handlować to do góry. No wczoraj, mówię, na tym live był fajny setup, stąd mieliśmy wejście, wyjście tutaj. A dlaczego teraz tutaj wyszliśmy stąd? Bo tu mamy miejsce do tego, żeby kontynuować ten ruch, który jest za plecami. A za plecami mamy taki ruch, który tu widzicie, czyli mamy impuls, korekta, mamy impuls, korekta, impuls, korekta, impuls, korekta i impuls. I wracamy do pierwszej tutaj płynności, która obecnie jest, która może utrzymać dalsze wzrosty. A minimum, co z tego można wyciągnąć, to wjazd po te wierzchołki, czyli stop loss mniej więcej pod tym dołkiem, gdzieś na tym poziomie,
Dodatkowo take profit mniej więcej dojechanie do tych poziomów, czyli cena 1.094. No i oczywiście chcielibyśmy, żebyśmy tu dostali w końcu dotknięcie tej linii trendu albo tego trójkąta górnego ograniczenia i dopiero stamtąd rozstrzygnięcia, co się dalej będzie działo. No ale jeżeli okazje się pojawiają, to próbujemy okazję wykorzystać na rynku. No i co teraz będzie ważne? Chodzą też pogłoski, że być może Joe Biden zrezygnuje ze startu w wyborach prezydenckich. No i tak my tutaj na grupie też się zastanawiamy, czy lepiej pozamykać te pozycje i nie ryzykować, bo może się okazać, że w poniedziałek nam się bardzo dużymi lukami to wszystko pootwiera. Także tak sytuacja wygląda na euro-dolarze i handlujemy sobie teraz z mniejszej i małej perspektywy. No dobrze, no to przejdźmy sobie jeszcze tutaj do bohatera naszego weekendowego, bo on będzie handlowany, czyli do Bitcoina. No i na Bitcoinie od jakiegoś dłuższego czasu handlujemy sobie tego Bitcoina z sukcesami. Tak jak tutaj mieliście rozpisane to wszystko, kto jest dłużej już tutaj z nami, to wspominałem, że to są bardzo duże pieniądze, które mogą spowodować wyjazd po nowy dołek. No i ta cena do tego nowego dołka nam tutaj dotarła. No i teraz docierając do tego nowego dołka, ona wybiła ten dołek, zrobiła formację. Jeżeli byśmy sobie przeszli na interwał dzienny, to zobaczcie, co się nam tutaj wydarzyło. Wydarzyło się to, że mieliśmy tutaj po wybiciu dołka ładna formacja, potem mieliśmy przetestowanie tej formacji. No i ta cena pomału tutaj nam się zebrała do tego, żeby jechać wyżej. Oczywiście my cały czas na bieżąco aktualizowaliśmy, wrzucaliśmy informacje. Tu mieliśmy strefę do tego, żeby próbować podtrzymać ten swing, który tutaj od góry był. Czyli mieliśmy korektę, impuls, potem mieć znowu impuls, korektę, impuls i tutaj chcieliśmy w tej strefie próbować handlować na short. Oczywiście czekaliśmy na sygnał, brak sygnału. Jak sobie zobaczymy właśnie, mamy tutaj tą świecę dniową, absolutnie żadnego zawahania nie było na tym. Na 4-godzinowym pojawiły nam się malutkie tutaj przebłyski tego, że może być tutaj jakaś wymiana zleceń, co spowoduje jazdę do dołu, ale tak jak mieliśmy na Gambicie Tradera u nas w grupie i nawet na TradingView mówiłem, że tutaj się musi wydarzyć większa jak gdyby akumulacja tej ceny, tak jak tu mieliśmy w tym przypadku. To mówiłem, że tutaj też musi być wymiana tych zleceń, musi tutaj się zadziać, że się kilka tych świec na interwale 4-godzinowym pojawi. No oczywiście dostaliśmy potem wyraźne przebicie tego, bo dostaliśmy przebicie na zasadzie, że pojawiły nam się tutaj z dniowego nawet interwału świece ponad tą strefą. No to świadczyło, że tutaj obracamy ten rynek i na chwilę obecną my sobie handlowaliśmy, dzisiaj rano wrzucałem setup z tej strefy, którą tutaj mamy. To była z poziomu mniej więcej 63 612. Ta strefa dolne ograniczenie miała 62 383. No i teraz docelowo już mamy target zrobiony, czyli tu było z tej strefy dojazd do tych wierzchołków i czekamy na to, żeby rynek nam zrobił następną jakąś tutaj strefę, wyrysował jakiś setup kolejny do jak gdyby tutaj naszych tych handlów, które na chwilę obecną sobie handlujemy na Bitcoinie. Jak zobaczymy sobie jeszcze, co tutaj się będzie dalej działo i jakie mamy perspektywy, to ja tutaj wspominam o cenie przy poziomie 69200 albo precyzyjnie 69198. I teraz na chwilę obecną po przełamaniu tego wierzchołka ja spodziewam się, że cena dojedzie nam do tych rejonów, czyli wjedzie w tą naszą fioletową strefę, którą mamy i w tej strefie dopiero będę szukał sygnału na to, żebyśmy dostali ewentualnie jakieś tutaj możliwości zajęcia pozycji krótkiej, czyli tutaj z tej strefy podażowej, żebyśmy handlowali sobie do dołu. No i zobaczcie, na chwilę obecną my handlujemy sobie te swingi, które się tutaj odbywają w tym ruchu i teraz tak, po wybiciu tego wierzchołka, tylko musi być wyraźne wybicie, jeżeli cena mi wróci i zobaczę, że tutaj mam też sygnał na to, żeby handlować do góry, to po takim sygnale i po potwierdzeniu będę to handlował do góry aż do tej strefy. A jeżeli cena mi wjedzie w tą strefę, to zobaczcie, jaki tutaj był duży wolumen położony z lewej strony. To tak samo tutaj będziemy spoglądać na to z tej perspektywy interwału dziennego, że te swingi, które nam się tutaj na górce odbywają, to one mniej więcej idą tak. Tu mieliśmy impuls, korekta, impuls, korekta, impuls z wybiciem nowego dołka, korekta i stąd powinniśmy znowu dostać impuls. Docelowo byśmy chcieli mieć dojazd do tych rejonów. Oczywiście ja jestem orędownikiem dalej tego, że ten cykl, który mieliśmy z halvingiem, może tutaj zadziałać, czyli pół roku od halvingu dostaniemy znowu wzrosty. Troszeczkę jest to zaburzone tym, że przed halvingiem dostaliśmy historyczne wierzchołki w tym miejscu,
ale tak łatwo nie odpuszczamy tego Bitcoina, bo ten Bitcoin może tutaj też wybić te wierzchołki. I oczywiście najlepiej by było, jakby ta cena spadła, bo po tej strukturze, która tutaj nam obowiązuje i którą mamy, czyli zrobienie, wybicie kluczowego dołka, zrobienie overbalansu, to my mamy przewagę na spadki. Niestety musimy patrzeć cały czas, że ten Bitcoin, jeżeli z dłuższego terminu czasowego albo interwału dniowego, no to my tutaj z tego miejsca dalej będziemy kontynuować te spadki. Oczywiście ten ruch, który mamy tutaj, wykorzystujemy z interwału mniejszego, żeby sobie handlować cały czas do góry. Także zapraszam do nas tutaj, do grupy, do Gambitu Tradera. To, co jeszcze ostatnio sobie handlowaliśmy, no to tu mieliśmy również wejście na grupie na ropę, czyli spadki na ropie były. Mieliśmy tutaj wejście na shorty na kawie i takich setupów mamy dużo, dużo więcej. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby Was nie ominęły tutaj informacje i analizy, które dla Was wrzucamy. No i zapraszam do nas, do grupy. Link w opisie będzie do dołączenia do Discorda.